Kolejny poranek na urlopie, już po śniadaniu, także pora wybrać się na plażing. No to hej. No i plażing można rozpocząć. Olga szykuje wszystko. Już jest. Koniec plażingu, bo mnie wyganiają z plaży już, niestety, więc musimy iść do domu. Paweł, a koc? Koc? A niech zostanie do jutra. O, no właśnie, to jest ta osobniczka, co mnie z plaży wygania, bo się spaliłem podobno. Dobra, nara. Trzy dni później. Szybka wizyta w aptece i maść na ukończenia kupujemy. To też tak łagodzi... Tak. Otóż to. I bohaterka ukończeń. Takie miejsce rozrywek. Może nie znam się. Już za chwilę wchodzimy, tak? Tak. Dlaczego? Już za chwilę wchodzimy. Już jesteśmy już na rybce, którą jeszcze nie dostaliśmy. A tu nie mogę doczekać. O, to jest numerek. I za niebawem będzie rybka. Tak. Super. Podnieciona cytryna jemy. No i siesta poobiednia. Obiadek Juliusza zaliczony. Nie było źle. Było dobrze, w przeciwieństwie do portu personel przybiega, przynosi, nie woła przez mikrofon, ale jak ktoś jest bardzo głodny i nie chce stać w kolejce, to niech sobie skoczy jednak do portu, tam trochę szybciej to trwa i moim zdaniem też tak samo smacznie. Nie było kolejki, to było. No dobra, dziewczyny mówią, że było lepsze niż w porcie i kolejka za długa. No ale co się dziwić, jak lepsze, to i kolejka większa, bo więcej chętnych do Juliusza. No i
Dobra.